Od udziału Zbigniewa w czwartej edycji programu Rolnik Szuka Żony minęło już trochę czasu. Co u niego słychać? Uczestnik otworzył się na temat swojego życia uczuciowego. Zbigniew Kraskowski był uczestnikiem czwartej edycji programu Rolnik Szuka Żony. Mężczyzna cieszył się ogromną sympatią widzów. Na gospodarstwo zaprosił dwie kandydatki, Iwonę i Ewę, jednak obie czuły się przytłoczone jego nadopiekuńczą mamą. Ostatecznie nie znalazł na planie drugiej połówki. Ostatnio Zbigniew udzielił wywiadu, w którym opowiedział o udziale w programie. Zdradził także, czy z kimś się spotyka, rolnik szuka żony. Zbigniew marzy o założeniu rodziny. Kandydatki wciąż brak, Zbigniew udzielił wywiadu dla Party, podczas którego opowiedział o swoim życiu uczuciowym. Jestem sam. Program mimo to jakoś w życiu mi pomógł otworzyć się, poznać fajnych ludzi, nawiązać nowe znajomości. Rozpoznawalność jest już mniejsza, ale nie chodziło mi o to, aby stać się celebrytą, a znaleźć miłość, mówił w rozmowie. Uczestnik czwartej edycji programu zdradził także, jakie ma plany na przyszłość. Jego celem jest założenie rodziny. Lubię spokój, ciszę. Chcę spełnić swoje marzenie, mieć rodzinę, bo po to jesteśmy na tym świecie, aby oddać siebie drugiej osobie, mieć dzieci i oddać im wszystko, co mamy. Takie proste, a tak trudne do zrealizowania, wyznał dla Party. Rolnik opowiedział także o swojej pracy. Rolnik szuka żony. Czy Marta Manowska poprowadzi nowy sezon programu? Skomentowała. Nowy sezon programu Rolnik szuka żony zbliża się wielkimi krokami. Marta Manowska zdradziła, czy dalej będzie prowadzącą. Tak, wejdę na zdjęcia w przyszłym tygodniu. Ruszamy z 11. edycją programu Rolnik Szuka Żony. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo ten pierwszy odcinek jest bliski nam. Tam się poznajemy, a te pierwsze rozmowy zawsze procentują i później wracają w naszych wspomnieniach i rozmowach, powiedziała dla Jastrząb Post.